W dzisiejszym filmiku przedstawię dwa proste sposoby na wykonanie guzków lub bąbelków z włóczki na maszynie dziewiarskiej. Pod koniec filmiku pokażę schemat ściegu z pierwszego zdjęcia. Mam na imię Joanna i zapraszam do wspólnego dziergania. W pierwszym sposobie wykorzystam technikę rzędów skróconych. Na maszynie mam już rozpoczętą robótkę, a wózek jest po prawej stronie. Zmieniam ustawienia maszyny na dzianie częściowe przesuwając obie dźwignie rasela na rzymską jedynkę. Po prawej stronie w pozycji roboczej zostawiam ilość igieł do pierwszego guzka plus dwie igły, na których powstanie pierwszy guzek. Resztą igieł po lewej stronie wysuwam do przodu do pozycji dziania częściowego. Przerabiam pierwszy rząd w lewo. Wysuwam teraz do przodu igły brzegowe po prawej stronie, tak aby w pozycji roboczej zostały tylko dwie igły. Przerabiam kolejne trzy rzędy. W czasie przerabiania cały czas pociągam lekko do dołu powstające oczka, aby były prawidłowo przerobione albo nie pospadały z igieł. Po przerobieniu czwartego rzędu wózek jest po prawej stronie. Wsuwam teraz do tyłu do połowy liczbę igieł, która będzie pomiędzy guzkami plus igły na kolejnego guzka, którego dla odmiany zrobię z trzech oczek. Przerabiam piąty rząd w lewo. Igły wcześniej wsunięte do połowy są teraz w pozycji roboczej. Nawlekam dwa dolne oczka, od których zaczęłam formować guzka na odpowiadające im igły i wysuwam je do przodu. Następnie wysuwam do przodu igły, które będą pomiędzy pierwszym a drugim guskiem, tak aby w pozycji roboczej zostały tylko trzy igły. Przytrzymując oczka do dołu przerabiam kolejne trzy rzędy. Gdy wózek jest po prawej stronie, wsuwam kolejne igły do połowy, cztery na przerwę pomiędzy guskami i dwie na trzeciego guska. Przerabiam piąty rząd w lewo, a wsunięte wcześniej igły przechodzą do pozycji roboczej. Nawlekam trzy oczka, od których zaczęłam formować guska na odpowiadające im igły, które następnie wysuwam do przodu. Do przodu wysuwam również igły, które potem będą pomiędzy guzkiem drugim a trzecim. W pozycji roboczej są tylko dwie igły, na których powstanie trzeci guzek. Przytrzymując powstające oczka do dołu, przerabiam trzy rzędy. Następnie oczka z dolnego rzędu nawlekam na odpowiadające im igły, aby zakończyć formowanie trzeciego guzka. Pozostałe igły po lewej stronie wsuwam do połowy i przerabiam piąty rząd w lewo. Po zakończeniu dziania gózku w tym rzędzie mogę zmienić ustawienia dźwigni rasela na rzymską dwójkę albo pozostałe igły wsunąć do połowy i przerobić rząd w prawo. Dzierganie gózku w tym rzędzie metodą rzędów skróconych jest zakończone. Pokażę teraz drugi sposób, dzięki któremu można otrzymać gózki z innej włóczki niż włóczka właściwa. Ustawienia maszyny są na dzianie gładkie. Wysuwam dwie igły do przodu, na które nakładam dodatkową włóczkę. Przerabiam ręcznie te dwa oczka, wsuwając igły do tyłu, po czym ponownie wysuwam je do przodu i przerabiam następny rząd z tych samych oczek. Po przerobieniu pięciu rzędów oczka z rzędu, od którego zaczęłam dzierganie guzka, nawlekam na odpowiadające im igły. Igły te, na których są teraz po dwa oczka, zostawiam w pozycji roboczej a białą włóczkę przeciągam na lewą stronę, aby zrobić drugiego guska. Białą włóczkę można po drodze nałożyć na jakąkolwiek igłę, aby uniknąć zbyt długich wiszących nitek pomiędzy guskami. Ponownie wysuwam do przodu dwie igły, na których ręcznie przerabiam pięć rzędów. Po czym oczka z dolnego rzędu nawlekam na odpowiadające im igły i mogę zacząć formowanie kolejnego guzka. Po wykonaniu wszystkich wymaganych guzków dla danego rzędu przerabiam dwa rzędy zanim zacznę dziergać guzki w kolejnym rzędzie. Mam nadzieję, że spodobały Ci się przedstawione dwa sposoby na zrobienie guzków na maszynie dziewiarskiej. Pomysł i instrukcje na ich wykonanie wzięłam ze strony internetowej Susan Gwagliumi. Zapraszam do komentarzy i pytań, a także do subskrypcji na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po kroku.